Siemano, Kolano, tutaj Wojano i wyprowadzamy się już Wojano dzisiaj i Katiano, oczywiście, tak. Katiano, Wojano. Z Wojanowic się wyprowadzamy, tak? No tak, wyprowadzamy się z Wojanowic, kochani, no nadszedł ten czas, na zawsze? Po prostu... Czy nie? No zobaczymy, jak nam się spodoba, bo palion to tak, wiesz, nie, no palion to palion, trzeba go zostawić w końcu. Nie, jak no. On nas no, doceni, to jak takie nas nie wakacje, będzie. Nie tylko Kasia tam doceni. Wakacje! Jedziemy po prostu na wakacje, drodzy widzowie, w dzisiejszym pakuj odcinku. Manatki, Janusz, pakuj tak. Manatki! Malina, pomóż mi się szpakować, bo sam nie wiem, gdzie mam gacie. Gacie? Gdzie ja mam gacie? Nie wiem, gdzie są gacie. O, mam o, gacie! Dobra, pa. Gacie! Zaraz. O, gacie. Dziękuję, a to sobie zamienię, będę miał na zmianę gacie. O, widzisz, o, no widzisz? Już masz dwie pary, starczy na miesiąc. Starczy na miesiąc gacie. Dobra, w takim razie, co może być dalej? Droga Kati, bo ty pewnie nie masz rzeczy tak zwanej eliterki, co nie? To prawda, nie mam, no. Nie masz eliterki? Wiadomo, ja ci jej na stałe nie dam, ale no pożyczyć by można było, bo... No mógłbyś dziewczynie prezent zrobić raz do roku, mógłbyś, no. Eliterkę no, mi zapodać. No, bo tutaj po prostu najzwyczajniej po prostu, ja nie wiem, ja nie wiem... Czego się spodziewać? Gdzie my nawet polecimy? Ja tego nie wiem. Więc ja drodzy widzowie, wiem. Musimy kupić Kati książkę na niezniszczalność, więc ja tutaj mam emeraldy, więc zabieram emeraldy. Chodź, idziemy na zakupy, biorę cię na zakupy, tak. Ale ty płacisz, chodź. Co? To, nie, to mi się nie podobają takie zakupy już. Chodź. Drodzy widzowie, napiszcie, jak długo mamy być na tych wakacjach, myślicie? I w ogóle napiszcie miejsca, w których powinniśmy... Które powinniśmy polecieć. Wiecie, tak, możecie dokładnie. Tak nam zarzucić jakiś ocean minecraftowy. No, Antarktydę. Ale tylko... Nie! Kupiłem ochronę. Czemu kupiłem ochronę? Zaznaczyłem niezniszczalność. Uj. Ja coś nie mogę, Kati, muszę wracać po emeraldy. Wydałem niepotrzebnie. Nie wiem, 30 emeraldów chyba wydałem niepotrzebnie. O nie, oje. Ja w kaktusa wleciałam. Ej, no ale to był dramat, Kati. Dobrze, to był dramat. Ja powiedzmy, że te 30 emeraldów ci zwrócę. Nazbieram i zwrócę po prostu. Dobrze, nie będziesz płakał? Będę. Nie głośno. Płacz, bo dostaniesz je z powrotem, tylko po prostu zaś. Dobra. Moi drodzy widzowie, nie zapomnijcie wbijać do sklepu na wojanshop.pl, bo tam są rzeczy z teamu Wojana do białego rana. Yes. I normalnie jest tutaj pita śmietana, yo, ela. No, ej, a już wiem dlaczego. O nie, teraz nie mam książki. Muszę ciągle wracać po coś. Kati. Nie, dobra, nie, to ja się przygotowuję do naszego wyjazdu, idę po jedzenie, nie będę z tobą biegać. Po prostu wezmę jakieś jedzenie, wezmę jakieś fajne itemy. Kati nie chce ze mną biegać. Kati nie chce ze mną nawet biegać. Słyszeliście, drodzy widzowie? Nie, ty to źle interpretujesz. Ja wezmę jakieś może jedzonko, jeśli w ogóle coś. A co dopiero mam. Na wakacje jechać? No jakie nie biegać wakacje? Się na wakacje. Nie, po prostu ja... mordo. A jak będę chciał na wakacjach biegać, to co? Mordo, weź, to będę biegać z tobą na wakacjach, no. What's problem? Lol. A teraz nie chcesz. Lol. Bo, postanowiłam, że żeby było szybciej, to po prostu wezmę jedzonko. Tak, żebyśmy mogli już iść na naszą podróż życia. Dobra, to jakiś kurczak. I w ogóle ja za dużo jedzonka zrobiłem, nie mam. Zrobiłem elytrę. Jest. Zrobiłeś elytrę? Jest po prostu a fajerwerki masz? A, fajerwerki, a czekaj, były tutaj jeszcze a, jakieś. A, no właśnie. Mamy tylko 30, nic więcej. Tylko więcej. 30? No to ciekawe, gdzie my polecimy. No, gdzieś się poleci. A masz proch. Krapera. Proch krapera, czy mam, już sprawdzam, czy mam, mam proch. Masz ale tylko 3. Co mi tutaj trąbi? Mi ciągle tutaj coś trąbi. Co? Halo! Co kruszek, okruszek! Albo pimpek, który z nich to był? Puszek, okruszek albo pimpek. Co ci trąbi? No trąbią mi to normalnie. Masz proch krapera? No, mam tylko 4. Łe, po 4 to ja tam nawet mi się nie opłaca zapalać tego prochu krapera. Dobra, ja tam mam wszystko, ja nawet nie potrzebuję jakiejś dużej ilości rzeczy, ja mam ja wszystko. Też nie, a masz jakiś łuk, to sobie zabierz, bo mam dużo strzał, jakbyś chciał, nie? A jak nie, to luz. Te twoje killowy ze szczęściem, czy coś nie brać, nie? Nie, lepiej nie. Bo... O nie, ale mi oddaj, bo to są moje. No oddam, teraz ci oddać? No, najlepiej teraz, bo potem się do ciebie nie dobije. No, where are you, taka Katia, zajęta. No. Tak, do mnie no. Wydzwaniają, kochani, że ja po prostu do mnie się nie da dobić. Masz. Gimmi. Po prostu gimmi, nie gimmi, da gimmi, się. Gimmi. Gimmi.
A ty w tych portkach buty załóż, chociaż bo się przeziębisz. Nie, bo ja jestem Wojtek Sportek. Wojtek z portkami. Wojtek Sportek. Nie, ale Sportek. Słodko wyglądasz, tylko tak. Załóż co? Buty. Nie podobają ci się moje nawet dżensy? Moje nawet dżensy. Przeziębisz trzymaj. Się. Ciesz się powiedz, z tego. Że to prezent. Ale nie, póki co nie lecimy, bo ja mam plan, póki co tak. Póki co i tak zdajmy to. Chodźmy normalnie. Może są jakieś miejsca na Wojanowicach, w sensie poza Wojanowicami, takie, takie wiecie. Ja tu napiszę dla Paliona tabliczkę. Wyjechaliśmy z Kasią na wakacje. A mówisz, że tutaj tą tabliczkę, on tutaj jej nie zauważy, gdzie on by musiał iść? Nie zauważy jej? Nie lepiej. Widzowie mu powiedzą, wyjechaliśmy z Kasią na wakacje, elo. Dobra, dobra, elo. Elo mordo, elo Wojanowice. No i naura, uciekamy stąd w trybie now. W trybie now, naura. Szybko, szybko, goń mnie. Goń mnie. Gonię cię, Kati, a zapałem. Nie dogonisz mnie, nie, nie dogonisz mnie. Nie, nie. Łatwo. Nie, nie dogonisz znowu. Mnie. Łatwo, znowu. Co to jest? Łatwo, znowu. Co to jest? Ja tego nie widziałam, ale to wygląda strasznie to, creepy. To jest, droga Kati, Palion. Tak, jakiś creepy ten Palion. Co to nie jest? No. Ej, ja nie byłam ten... Tak dawno tędy nie wychodziłam, bo zawsze inną stroną. Że co? Nie, to chodź zobaczyć. Chodź co zobaczyć. Co wy tu zrobiliście? Chodź zobaczyć takie rzeczy. Zobacz, ja się boję. Tutaj jest Palion. I on ma takiego bica tutaj, widzisz? On ma takiego bica, widzisz jego bica? Ogromny bic, ogromny bic. A on tylko jedną rękę ćwiczy, czy co? Bo tak to wygląda. No, bo ma tylko jedną parę handli, nie? Nie ma. A, więcej. Tylko jedną parę handli. No to mógłby na zmianę, no co to ma znaczyć? Mógłby to na zmianę robić, oczywiście. Masakra, dobra. Kulturysta. Jak myślisz na początku, gdzie na wakacje myślałabyś, żeby pójść? No wakacje to mi się kojarzą zawsze z jakąś wodą, z piaskiem, z słońcem. Ale wiesz, no gdzie dotrzemy, tam będziemy, no nie? Ja bym poszedł na Syberię. Na Syberię? No. Ja tak. Mówię o wakacjach typu ciepłe, a ty o wakacjach typu zamarzające. No, bo jak są zimne wakacje... A! Człowiek wpada do wody. Widzisz? Jednak bardziej do wody się ciągnie niż do dobra, nie. Zamarzniętej wody. No właśnie, tutaj było zimno, więc... A, zimna woda była, no dobra. Możemy iść, gdzie chcesz, szczerze, jako pierwszy przystanek. Nie! Ale tu palion wszedł ten, nie? Bo tu jak wejdziesz do wioski, to będziesz miał... Atak. Ej, rozwaliłem typa z tym bananem na twarzy. No. A nie dostałem od niego tego złego... Wiesz, co to jest? Jak to się nazywa? Ta rzecz, co spowoduje, że najazd jest przez tych villagerów. Serio? Dziwne. A może dopiero jak się zbliżysz do wioski? Nie, powinien się wyświetlić teraz taka informacja. Dziwne to było, drodzy widzowie, bardzo się dziwne, zaniepokoiłem w tym momencie. Dziwne, zobacz, dziwne. Jaka piękna polanka. Wow, kwiatki. Trzeba zabrać kwiatki, bo ostatnio tyle kwiatów mi pobraliście wszyscy. Ja nie wiem, gdzie są moje kwiatki. Wszystkie moje. Nie, wszystkie moje. Tam są różowe, chodź różowe, chodź. Różowe tam? Kwiatki, a. Tak. Widzicie, nie. Drodzy widzowie, Kati nazbiera na tych wakacjach pełno kwiatków. No w końcu, bo ostatnio mi naprawdę brakuje, ty możesz te grzyby zbierać jak chcesz. Grzyby. Ale właśnie po to są wakacje, żeby robić rzeczy, które się lubi. Niebieskie, to ja sobie zabiorę niebieskie. O nie, robi się ciemno, Kati, chodź szybko, Kati Matibati. Idę. Ej, patrz, to idę. Jest jakaś tutaj stara miejscówka, która kiedyś tutaj istniała. What? Jo! Ale co to pan? Chyba jeszcze nie za moich czasów. Nie no, nie wiem. Nie no, za twoich. Za moich to nie było mnie tu chyba. Chodź, musimy uciec szybko do wioski, bo robi się ciemno, musimy przespać tą noc. A skąd ty wiesz, gdzie jest wioska? O, ja znam cały teren wokół Wojanowic, bo jestem kozakiem totalnym. Jesteś kozakiem totalnym? Znam całą mapę świata Wojanowic na pamięć. Ufam ci, ale musimy się pospieszyć. O, rzeczywiście? Widzisz? Ufasz mi, ale! Zawsze jest jakieś ale, droga Kati. Nie, nie było ale, ale mówię, że się ściemnia. Aha, dobra. Że chodziło mi o to. Dobra. Idę. Trzeba iść spać. Tutaj nie ma wyra. Trzeba poszukać wyra. O nie, jest wyro, ale zajęte.
A, to se zabierz to, Vero. Świetnie, tak? Zabrałaś mi Vero, naprawdę. Kobieta się mam ustępuje. Vero. Dobranoc. Dobranoc, Kati. Dobranoc. Ej, nie mogę go postawić. Dobranoc. A yes. Więc poranek. Poranek na tym pięknym, jakże, miejscu. Dobra, łóżko wezmę w razie co, może się przyda. To jest pierwsza, Kasia, chyba pierwszy poranek. Gdzieś z dala od wojny, tak. Od naprawdę długiego czasu. Muszę zjeść śniadanko, ale porządne. Czy ty masz dużo jedzonka? Bo ja bym musiała przepalić. Trochę mam, ale trzymaj, trzymaj. Słuchaj. Bo ja zabrałam, ale surowe, więc przepalimy. Oznaczymy to miejsce, że byliśmy tu. Elo. Pasuje ci do portku w jego oczy. Więc o! Cool. Widzisz, fituje. Cool, cool, cool. Dobra. Tu są jakieś doniczki, co to jest? Co to jest? Jakie doniczki? Co? Gdzie a jest? A nie, no co? Wyglądały jakieś doniczki, a to jakieś coś tam. Walka o bronię, tą wiochę! Ale tutaj dużo mobów się narespiło w środku nocy, słuchajcie, pełno szkieletów jakieś tutaj. Podążamy dobra. Dalej ku naszej pięknej tak. Jakże przygodzie. Chodźmy. Tak. Chodźmy. I słuchaj, tutaj mamy kolejną piękną polanę. Ja nie mogę, jak piękne widoczki tutaj. Powiem tak. Polana. Mamy polana. Naprawdę piękny świat wokół Wojanowic i aż żal mi, że wcześniej nie zwiedzaliśmy go. Ja go zwiedzałam, tutaj ja chodziłam na różne przygody, jakby co. O, ale ja uważę, ty, z tobą jest o wiele piękniej. Przeskoczymy. Mam ochotę cię kopnąć. O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Kati, dawaj! Challenge! Przeskakujemy na drugą stronę. Dla mnie tak. To challenge! Oj. Dasz radę, Kati! Jak to spadnę? Przeskakujemy! Dasz radę! Ja! Nie! Ale spoko, tylko muszę się teraz podnieść do góry. Ale spoko, próbowałam, okej? Okej, okay, to mi tak, zawsze... Tak, próbowałeś. No właśnie. Teraz ja tutaj... O! Dobra. Ej, no jak to zrobiłeś, że ty... Bo ja z tego wyższego, patrz, ja tutaj sobie podbiegam tu. Aha, o. A ja nie pod... Dobra, no dobra, czaję, widzisz, czaję. To widzisz. Był mój błąd. Linka, Linka! Nawet jesteś poza Wojanowicami, witaj, kochana. Witaj. Linka, Linka. Witaj, Halina. Widzę, że Halinka jest nawet na koszulkach. Tutaj patrzcie, jaka słodka świnaczka. Jest na koszulkach. Koszulki Wojana. Polecam Wojan. Popielego rana, pimpek i Śmiekalinka. Zapraszam, wojeszep.pl. Tak, no, Śmiekalinka, jesteś piękna, naprawdę, jesteś piękna. Ej, ale ja też jestem świnką, jakby co. Tylko ale ty nie jesteś świnką. Katinką, ale też mogę być piękna, jak chcesz. Katinką. Ej, zabieramy te kwiaty, bo z tych kwiatów robi się barwnik niebieski. A jak połączy się ten barwnik zabieram z mączką kostną, daje się nic. Daje się okay. Nic. Teraz się da, o. Nie! Co ja robię? Czekaj, co? Czyk, czyk. Tak! Jasno niebieski barwnik, mój ulubiony. Idziemy. Wow, patrz, jasno... kolejna wioska! Ja. Wow, ej, tu jest dużo tych wiosek w sumie, ale na tych polanach mi się zawsze kojarzyły właśnie te wioski. Właśnie w takich biomach mi się takie drewniane wioseczki kojarzą. Chodź. Tak, tak, chodź. Jest, jest kozak. Rudy rydz! Znalazłem rudego rydza! Ale what? Ucieka, ale ucieka od Wojtka! Którzy, ja nie mogę, którzy widzowie pamiętają rudego rydza? Ty pamiętasz rudego rydza? Pamiętam, pamiętam, no ja twoje akurat wszystkie pamiętam raczej. Ale on w ogóle zniknął bez śladu, nie? Ja nie wiem, co się z nim stało, nie? Tak jak ja z moim prostu... pieskiem, też nie no. Pamiętam, co się z nim stało. Po prostu zniknął. Dobra, tutaj dobra, te domki, tu... ale ładny podwójny dom, wow. Wow. Patrz, to jest dom dla nas, widzisz? Wow, możemy kwiatki! Tutaj się osiedlić. Możemy może się tu zamieszkamy osiedlić? Teraz z villagerami na jeden dzień albo coś w tym na stylu. Jeden dzień możemy, ale na stałe sam mówię, że nie. Ej, fajnie, że ci villagerowie tu są, lol. Patrz, możemy tutaj uprawiać ziemię, zobacz. Zobacz, i cyk, tak cyk. Się spokojnie żyje na tej wsi. Dokładnie, tak się spokojnie tutaj na tej wsi żyje. Cyk, cyk. Trzeba patrz. Jakieś buraki im zasadzić, o. Właśnie, buraki. A zawsze chciałem zjeść buraki, to zjem sobie buraki. Ale super. To smacznego. Ale, ja ogólnie... Jem! Smacznego. Ale pyszne. Ale pyszne. Dziękuję. Pyszne, pyszne. Chodź, jeszcze pooglądamy. Tutaj mamy jakiś różowy domek. Ten domek chyba jest dla mnie. On jest taki, wiesz, domek aha. Dla nagrywek Kasi. Spoko. Ja będę miał największy. Będę miał domek króla. A tu jest zamknięty. Nie no, podwójny wow. Domek jest nasz, ale mówię, że to jest moje ala studio różowe, wiesz, czaisz, nie? Studio do nagrywania. Patrz, tutaj jest chory golem, trzeba go naprawić. A czemu jest chory? Fuu, ja nie widziałam jeszcze chorego golema. Jest chory, trzeba go naprawić tą. Żelazem. Jak myślisz, masz żelazo jakieś? Nie,
ale zaraz znajdziemy jakieś żelazo. Naprawimy go! Naprawimy mamy go. Misję naprawić golema! Widzicie, drodzy widzowie, mamy pełno przygód na wakacjach. Musimy sobie takie właśnie przygody robić, aby mieć wakacjone zływ. O, znalazłem tę kopalnię, dobra, jaką kopalnię? Tam. Ja tutaj się kopię po prostu byle gdzie, bo w tym, w tych właśnie górach często jest to żelazo gdzieś w pobliżu, więc w sumie sobie tak kupę. Kolejny! Kolejny? O nie, ja to zaraz zginę, bo ja tu mam lipę totalną. No to lepiej nie zgin, bo wakacje to wakacje, pamiętaj. Nic nie widzę tutaj, Katy, a ja szukam żelaza, masz gdzieś żelazo, bo ja no to właśnie, nic nie widzę. No właśnie, ja szukam żelaza, szukam, kopię się cały czas, ale ni widu, ni słychu. Bo ja nic nie widzę, muszę zjeść. Ja niestety też nic. Ej, ale w sumie, no nie mam nawet drewna. Ale lipa, jestem totalnym biedakiem. No chyba go nie naprawimy, nie ma żelaza. Oh no! Co? Dobra, rozwalony krypcio. Krypcio chciał mi podskoczyć, ale... Ale nie z takimi się. Jak to? Nie z takimi się biłeś. O, czy coś takiego. No właśnie! Mordo, nie podskakuj tutaj! A, dobra, czekaj, cyk. Nie, no niestety, ja tego żelaza tu nie widzę. Ej, miałem pochodnie, a ja chyba jestem ślepy. Albo nie miałem, nie wiem. Dobra, nie, no nie ma żelaza, ja też nie mogę znaleźć. O, kolejny cave. Dobra, już drugi cave niestety. Sprawdzam. Ja się po prostu wkopałam, ale tak, no, ja u mnie nie widu, ni słychu. A do góry raczej chyba żelaza nie znajdę tak po prostu, no nie? No też nie ma nigdzie żelaza, jest biedacko, bez żelaza nic. No nie niestety, chyba go nie naprawimy. Drodzy widzowie, golem zostanie chyba chory na zawsze. Nie, forever. No może po prostu w drodze powrotnej kiedyś tam go przyjdziemy naprawić i tyle. Ja o! Co? Nie, to jest ten. No co jest, tak? Ja jeszcze poszukam po skrzynkach, bo czasami w skrzynkach się zostawia takie rzeczy, bo żelazo to jest takie, wiecie, najczęściej nie jest aż tak potrzebne na co dzień, więc może gdzieś tu będzie. Mhm. Ale no, ja jestem zawiedziony. Ale tutaj w ogóle jakie to są rzeczy dziwne, jakie to są te... Ile to jest villagerów w ogóle, wow! Ej, szczerze? Ładne tutaj mają widoczki ci villagerowie, bo ja właśnie jestem nad jakimiś normalnie, nie wiem, góry. Gra! Ale ty musisz tu wrócić, bo musimy się spotkać w tej wiosce. Bo ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś. Dobra, wracam, droga Katiano, Bambiano. Wracasz z swojej wyprawy. Wyprawy po żelazo. Niestety tu nawet skrzynek żadnych nie ma. Nie wiem, ktoś tu po prostu ze skrzynek wszystkich. No to, ale nie wiem, jesteśmy niby bogaci, a żelaza nawet nie mamy. Dramat. No ale wiesz, ja nawet nie pomyślałam, żeby brać żelazo, bo po co w sumie, nie? Na wakacje żelazo brać. Ja na wakacjach nie będę pracować, ni. Ale bym se spalił jakiś tutaj domek, tak nie wiem, żeby mieli więcej do roboty villagerowie. Co za wredny typ. Co za normalnie zły człowiek. Dobra, to drogi golemie, nasiona muszą ci starczyć, trzymaj nasionkami. Dobra. I naprawdę tu jest tyle villagerów, że masakra, weźmy ich do Wojanowic. Jest dużo. I wszyscy są kowalami, co jest? No nie, rymarzami. Ale jestem w szoku, dawno nie byłam w tak ogromnej wiosce z villagerami. Ono niech jest. Do domu, villagerowie, zaraz dzwonem walnę, to do domu wszystkie pójdą. Do domu! Wojano, idziemy na przygody dalej, chodźmy. Nie, idziemy już kończyć dzisiejszy odcinek, bo no nie może to być tyle przygody w jednym odcinku. Drodzy dobrze, ale to zostańmy po prostu w tej wiosce jeszcze na jedną noc, tak. Żeby później nigdzie tam nie iść. Może jakoś... Villagerowie to przychodzą. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Tak. Wbijajcie tak do sklepu, no i żegnamy się. Do zobaczenia. Pa, pa.